Nieraz potrafimy przekreślić najlepsze Boże plany, najlepsze Boże obietnice jedną decyzją, kiedy chcemy chodzić starymi drogami. Będziemy chcieli zobaczyć to na podstawie pewnej historii właśnie ze Starego Testamentu. Dlatego, jeśli macie swoje Biblię, poprosiłbym, żebyście otworzyli je na 20. rozdziale. Pierwszej Księgi Mojżesza, Księgi Rodzaju, XX rozdział. I tutaj pierwsze dwa wersety, które były już przeczytane przez Jarka, ale pozwólcie, niech jeszcze raz wybrzmią. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abraham o swojej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Abraham idzie w tereny, idzie w tereny, gdzie zdaje sobie sprawę, że są tam ludzie, którzy mogą być potencjalnymi wrogami. Tak? Abraham zdaje sobie sprawę, że idąc w tamte tereny, może być wśród ludzi, którzy będą chcieli zabrać jego żonę. Prawda? I to jest w ogóle ciekawe. Wiecie, ile Sara miała wtedy lat? <laughs> Za pierwszym razem, w 13 rozdziale jest podobna historia, kiedy, kiedy przepraszam, w 12, kiedy Abraham jest w Egipcie, to wtedy Sara ma 65 lat. I po prostu Faraon patrzy na taką 65-latkę i mówi, no muszę ją mieć w swoim haremie, <laughs> prawda? A wiecie, w dwudziestym rozdziale, ile Sara ma lat? 90. Wow! Niesamowite, prawda? I król Geraru patrzy na Sarę i mówi: Wow! Muszę ją mieć w swoim haremie. To w jakiś sposób pokazuje, no oczywiście Sara żyła chyba 127 lat, więc, więc można zobaczyć, że wtedy jednak ta kondycja ludzi była nieco inna, ale to już daje do myślenia. W każdym razie, w każdym razie Abraham idzie w rejony, gdzie zdaje sobie sprawę, że może być, gdzie może być niebezpiecznie. Gdzie będzie zmuszony do kłamstwa. I tutaj w drugim wersecie czy, czytamy tak o tym, że, że mawiał o Sarze, ona jest moją siostrą. I w dwunastym rozdziale, rozdziale Abraham to samo kłamstwo mówił o, o, o Sarze, właśnie, że to jest jego siostra. On wiedział, jak to się wtedy skończyło. E Mógł się domyślić w jaki sposób teraz się to skończy. Wiecie, no w każdym razie, w każdym razie Abraham powinien by, powinien być świadom swoich słabych stron. Wiedział, w którą stronę go ciągnie,? Prawda? że jak pojawia się jakieś potencjalne zagrożenie, niebezpieczeństwo jego życia, to on ucieka do kłamstwa wtedy, prawda? No to była jego słabość. Każdy z nas ma mocne, słabe strony. Trochę się już znamy po różnych doświadczeniach. I Abraham mógł zdawać sobie z tego sprawę. Zresztą wiecie, on już sobie zaplanował to, tak? On sobie zaplanował kłamstwo, że jak znajdzie się w takiej sytuacji, to będzie mówił, że Sara jest jego, jest jego siostrą. Pierwsze, pierwsze takie, pierwsza lekcja, która płynie z tego fragmentu. Bądź świadom swoich słabych stron i nie, nie ignoruj, nie lekceważ tych, tych słabych stron. Abraham mógł pójść na tereny trochę tam bardziej jeszcze na północ. No w każdym razie mógł pójść w miejsce, gdzie nie musiałby kłamać, tak? Może nie wiem, może tutaj były trochę bardziej żyzne tereny, ale na pewno nie jedyne, tak? Na pewno nie jedyne. Zresztą Abraham, jak się czyta historię do tej pory, on już miał w wielu miejscach w, w Kanaanie no już taką dobrą reputację, ludzie go szanowali, a on wchodzi w takie miejsce, gdzie nie czuje się pewnie i, i musi kłamać. Bądź świadom swoich słabych stron i nie lekceważ, nie lekceważ ich. Jeżeli byłeś alkoholikiem, no to nie chodź do barów. Jeżeli jesteś, byłeś hazardzistą, no to nie przechodź koło kasyna. Wiecie, jakiś czas temu miałem okazję słuchać historię młodego chłopaka, który właśnie wszedł, wszedł w bardzo młodym wieku w hazard, i sobie postanowił, naprawdę szczerze sobie postanowił, że kończy z tym, że tam jego już świeżo założona rodzina się sypała, Mówił, kończy z tym, koniec z tym. I no pech chciał, że go trochę zaprowadziło pod, może nie pod jakieś kasyno, ale jakaś gra była tak wolno stojąca. Tu w Wiśle chyba też tak nawet jest, prawda? I on przechodził, przechodził w swoim mieście obok tego i mówił: A dobra, na chwilę tylko. I był zaraz po wypłacie. To był dzień wypłaty, i całą wypłatę przegrał. On później po prostu totalnie się z, 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 załamał, po prostu płakał jak, jak, jak dziecko. Nie wiedział, co z sobą zrobić, i była obawa o najgorsze. Ale jeżeli znasz swoje słabe strony, jeżeli wiesz, że w jakichś okolicznościach możesz mieć problem, a możesz uniknąć tych okoliczności, to unikaj, prawda? To unikaj. Jeżeli masz problem z nadmiernym jedzeniem słodyczy, to nie chodź do sklepu głodny, bo wie, każdy z nas wie, jak, się, jak to się kończy, prawda? Ja też. Jak idę do sklepu głodny, to zdaję sobie sprawę, że coś kupię, czego nie chciałbym kupić normalnie. Jeżeli tylko od Ciebie to zależy, unikaj takich sytuacji, unikaj takich okoliczności, które mogą być dla Twojego duchowego życia zagrożeniem. I wiecie, niestety jest coś takiego, że jeżeli czegoś nie pokonamy za Bożą łaską w swoim życiu, to jest duże prawdopodobieństwo, że kolejne pokolenia będą się z tym borykać. I kiedy czytamy właśnie pierwszą księgę mojżeszową, to wiemy, że Abraham dwa razy skłamał, prawda, w, w takich okolicznościach. Kiedy otwieramy 26 rozdział tej samej księgi i czytamy o synu Abrahama, o Izaaku, tutaj werset siódmy. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: siostra to moja, bo bał się mówić: to żona moja. Pomyślał bowiem, by mnie snadź nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. Można zobaczyć ten sam schemat. Syn zobaczył u ojca, że tak można, i wydeptywał dalej tą samą ścieżkę, którą wydeptywał jego, jego ojciec. A zobaczcie, że nawet u Izaaka to było jeszcze gorsze bo Abraham miał trochę racji, prawda, bo Sara była jego jakąś tam siostrą z innej matki, z tego samego ojca, więc no miał jeszcze może jakieś tam prawo, żeby mówić w taki sposób, ale Izak już nie miał takiego prawa w ogóle, żeby mówić o Rebece, to jest moja siostra. A kiedy czyta się o kolejnym potomku Abrahama, o Jakubie, o jego wnuku, to jest 27 rozdział, Albo nawet tego nie trzeba czytać, tak? Ale Jakub, wiemy, wiemy, że jego imię jest powiązane z oszustem, prawda? Więc Abraham kłamał, kiedy, kiedy to było mu wygodne, Izaak jeszcze bardziej, a Jakub to już w ogóle, wiecie, jego imię było nawet związane z, z, z oszustem. Więc można zobaczyć, jak to się pogłębiało. Jeżeli. Za łaską Boga nie przezwyciężymy czegoś w swoim życiu, to uważaj, bo to się może przenosić na kolejne pokolenia. To się może przenosić na kolejne pokolenia. To chyba jest takie irytujące, kiedy rodzice patrzą na swoje dzieci i widzą te same błędy, <grydy> prawda? E... Dlatego wiecie też. Też tak się zastanawiam, że chyba nieraz nie ma się co dziwić, kiedy byśmy oczekiwali od swoich dzieci, że nie do, żeby nie nadużywały smartfonów, a, a sami nadużywamy smartfonów, prawda? Czego nie pokonamy za łaską Boga, to może przenosić się na kolejne pokolenia. Powiedzieliśmy sobie Sara, już ma 90 lat. E, i nie wiem, jak czytacie te historie, czy pojawia Wam się w ogóle takie pytanie, no jak Abraham mógł tak potraktować swoją żonę? Jak Abraham mógł potraktować tak swoją żonę? I to już drugi raz. No wiecie, no, raz nie wiem, no w jakimś tam amoku, naprawdę, w, st w jakimś stresie. Ale za drugim razem mógł być już do tego przygotowany. I wiecie, i to wie, że idzie na jakieś takie tereny. On to po prostu planuje, byśmy powiedzieli, z premedytacją, i to już drugi raz. Sara się na to godzi. Sara w jakiś sposób się na to godzi. Ale wiecie, to pokazuje też taką smutną prawdę o nas, ludziach, że nieraz nie uczymy się na własnych błędach, prawda? Że często wracamy do nich. Wiecie, jakiś czas temu jechałem z Zeskoczowa do Cieszyna. Zeskoczowa do Cieszyna z jednym bratem jechaliśmy jego samochodem, on był kierowcą i widzę, że nie jedzie tą trasą, nie, z tą szybką trasą. Tylko jedzie starą drogą. Wiecie, że jest stara droga na cieszyn, jest dziurawa, wolniej się jeździ. W ogóle no, dużo minusów. W porównaniu z tą, no to, to jest oczywiste, że, że no, lepiej się jedzie tą trasą z, tam, z Bielska do samego C C C Cieszyna, prawda? Szybko można wskoczyć i, i mknąć. Natomiast patrzę, że on jedzie po starej, y, że, że jedzie tą starą drogą, i tak, tak przez chwilę się tak trochę dziwię i pytam: A powiedz mi, cz czemu wybrałeś tę drogę? No, on mówi: No, z jakiegoś takiego sentymentu, <śmuszczaj> wiesz? Tyle lat tutaj jeździłem, więc. Więc po prostu z takiego sentymentu lubię tędy jeździć. No, wiecie, jeżeli chodzi o jakąś drogę, jazdę samochodem, okej. Okay. Ale, wiecie, to coś pokazuje, tak? To, to też coś pokazuje, że w naszym duchowym życiu, chociaż Bóg przygotował dla nas lepszą drogę, prawda? Lepszą drogę, drogę zaufania Mu, drogę wiary. Drogę jego błogosławieństw, w drogę wierności. To człowiek nieraz z sentymentu, może z przyzwyczajenia, prawda, wjeżdża na tą dziurawą, koślawą, gdzie więcej problemów jest, i tak dalej. I, i, i wybiera tą starą ścieżkę. Wybiera tą starą ścieżkę. Bo tędy jeździł tyle lat przecież, tak? To pokazuje, że. Nasze życiowe doświadczenia nie czynią nas mądrzejszymi. Wiecie, nieraz tak się mówi, że, że no doświadczenie czyni człowieka mądrzejszym. Guzik prawda. Życiowe doświadczenie nie czyni cię mądrzejszym, życiowe doświadczenie czyni cię starszym, prawda? To z pewnością czyni nas starszymi, ale kiedy wyciągamy pewne wnioski, pewne lekcje z życiowych doświadczeń, to nas czyni mądrzejszymi, prawda? Bo, bo można przechodzić przez te same doświadczenia, popełniać te same błędy i, i, i nieraz tak w kółko robimy, czy, czy niektóre osoby robią, że te same błędy, cały czas po prostu wchodzimy, powtarzamy te lekcje i nie potrafimy, nie potrafimy jakby z tego zaklętego, zaklętego kręgu się gdzieś się wydostać. Doświadczenie życiowe wcale nie czyni nas mądrzejszymi. Ale kiedy po prostu e, gdzieś tam w głowie u nas zapada jakaś taka myśl, tak? Aha, no przecież, przecież ty mogę inaczej, tak? Mogę inaczej, mogę inaczej się z, z, zachować. Dlatego to jest nieraz tak ważne, żeby po prostu przemyśleć swoje życie, przemyśleć swoje decyzje, e, pomyśleć, jak chciałbyś się zachować następnym razem, wyciągnąć jakiś wniosek z tego, z tego doświadczenia. Bo to, co Biblia nam pokazuje, i to, co chyba kiedyś już tutaj mówiłem na tym miejscu, ale Bóg nieraz tak z nami postępuje, że prowadzi przez doświadczenie, jeżeli widzi, że człowiek popełnia błąd, no to za jakiś czas, no może w nieco innych okolicznościach, tak, ale znowu wprowadza w nas w takie podobne doświadczenie i mówi: No dobra, zobaczymy, jak się teraz zachowasz. Tak. Kiedy Izraelici wędrowali przez 40 lat na pustyni. To można właśnie coś takiego zobaczyć, że Bóg po prostu prowadził ich w koło, nie tylko fizycznie tymi drogami pustynnymi, ale również przez podobne doświadczenia, że tu im zabrakło wody, tu im zabrakło chleba, tu jacyś wrogowie. Prowadził ich przez bardzo podobne doświadczenia i Bóg po prostu liczył, że w pewnym momencie oni zaskoczą i powiedzą: aha! To przecież można zaufać Bogu, tak? To można wybrać wiarę, to można z, z wybrać posłuszeństwo Bogu i, 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 iść, i iść dalej, tak? Bóg mówi: OK, dobra, ta lekcja jest za nami, złapałeś, idziemy dalej. A tak nieraz można się kręcić przez wiele, wiele lat w koło i, i cały czas stać w miejscu. Wiecie, kolejna taka bardzo istotna rzecz, właśnie wracając do Sary, jak ona musiała się czuć, jak ona musiała się czuć, kiedy Abraham traktował ją przy innych jak, jak siostrę. I wiecie, tak chciałbym może nawiązać jeszcze do rozdziału wcześniej, do dziewiętnastego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie jest opisane zniszczenie Sodomy i Gomory. No też już wiemy, znamy tą historię bardzo dobrze, ale nie wiem, czy też kiedyś tak pochyliliście się nad tym. Wyobraźcie sobie Lota, tak? Przychodzi dwóch obcych ludzi. Lot, czy, czy Lot wie, że to są aniołowie? Nie wie, że to są aniołowie, prawda? Jacyś obcy przybysze. Zaprasza ich do domu, pod wieczór schodzi się całe miasto, przynajmniej płeć męska i wiemy, co chcą zrobić z tymi dwoma towarzyszami. I lot broni ich, mówi nie, nie róbcie im nic złego. I pamiętacie, jaką propozycję ostatecznie daje im lot? Macie moje córki. Dwie córki, dziewice. To jest w ogóle ciekawe, że w sodomie szacunek dla lota, tak? że w takiej sodomie udało mu się zachować córki w dziewictwie do, do, do tej pory. Ale wyobrażacie sobie, co on zaproponował? Dwie moje córki, weźcie, gwałćcie, ale tych obcych to przybyszów nie, nie ruszajcie, bo są pod moim dachem. Ja sobie tego nie, nie wyobrażam. Ja sobie tego nie wyobrażam i mówię, no coś jest nie tak. No kto z was, kto z was obcych ludzi Lepiej by to potraktował niż swoje córki w takim, w takim wypadku. To nie jest normalne. Wiecie, to, to można zobaczyć, że Sodoma już zrobiła porządne spustoszenie w głowie lota, że on, że on daje swoje córki w zamian za obcych ludzi. On nie wiedział, że to byli aniołowie, tak? że to jacyś posłańcy z nieba. Nie zdawał sobie z tego sprawy. Wiecie, jest pewna smutna prawda, tak wracając do Abrahama i nawiązując właśnie do postawy Lota, że nieraz, nieraz łatwiej nam traktować obcych ludzi niż najbliższe osoby. I to jest myślę, że dla, dla nas wszystkich wyzwanie. Potrafimy być mili dla brata i siostry w kościele, prawda? Ale nieraz tak trudno być miłym dla swojej żony, dla dzieci, dla swoich rodziców. Potrafimy być mili dla swoich znajomych, z którymi się spotykamy. I chyba najłatwiej być nam złymi dla najbliższych. Tutaj najłatwiej nam się obrażać, najłatwiej nam się gniewać, prawda? No, najłatwiej się gniewać na kogoś z, z rodziny albo wyrażać jakieś negatywne emocje przed, przed, przed kimś obcym, nieraz to ukryjemy, prawda? W kościele łatwo wytrzymać te dwie godziny, powiedzmy, ale przed tymi najbliższymi już jest trudniej. Łatwiej się, nie wiem, pokłócić z żoną niż z bratem czy z siostrą w, w, w kościele. I to jest, myślę, wyzwanie, to jest, myślę, wyzwanie, nasze chrześcijańskie wyzwanie, które stawia nam Bóg, żebyśmy tego ducha, Bożego ducha wnosili do, do naszych domów. I, i tych najbliższych cel, jakby celnili najbardziej, tak, i i dla nich starali się być uprzejmymi. Właśnie ostatnio rozmawiałem z pewną kelnerką i tam mówi, że nieraz tam kłóci się ze, ze swoim no, partnerem i, 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 i nieraz ten ton jest taki, nie wiem, pretensjonalny, roszczeniowy w takiej normalnej rozmowie. No właśnie, a zapytałem mi się, a powiedz, a dla swoich klientów, którzy no nie zawsze są jacyś, nie wiem, no super kulturalni i tak dalej, czy jesteś zawsze miła? No, no, no tak. <grych> a to jest takie normalne, że, że dla ludzi gdzieś tam z zewnątrz, dla ludzi obcych potrafimy być mili. Ale nieraz to jest takie trudne, żeby dla tych najbliższych być, być takim błogosławieństwem, mieć ciepły ton głosu i, i mieć takiego dobrego ducha. Abraham też gdzieś błądził w tym, bo potrafił swoją najbliższą osobę, którą Bóg mu dał, nazywać siostrą i narażać ją na niebezpieczeństwo. Tak? Narażać ją na niebezpieczeństwo. Chciałbym z wami przeczytać dalszą część tej historii od wersetu 3-3. Czytajmy. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha. We śnie tej nocy i rzekł mu: Umrzesz z powodu tej kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi: Ona jest moją siostrą. Ona też mi mówiła: On, on, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: Również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zwołał wszystkich dworzan swoich, opowiedział im to wszystko, a mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: Cóżeś nam to uczynił? I cóż ci zawiniłem, że ściągnąłeś na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: Do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: Powiedziałem sobie, zaiste, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu, i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mego, choć nie córką matki mojej. Pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie, o nie bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice, i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł Abimelech: Oto kraj mu jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do saryż za zaś rzekł, oto daję bratu twemu tysiąc srebrników, niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy, którzy są z tobą, także wobec wszystkich jesteś uniewinniona. Wiecie, ta historia mnie zaskakuje. Wszystko jest dziwne. Tu wszystko jest dziwne. Tu nie ma nic normalnego. Tu nie ma nic, coś, wiecie, co, co byśmy oczekiwali, jakby po Bogu, nawet po Bogu, po Abrahamie, po tym Abimeleku. Wszystko jest dziwne. Bo tak, Abraham, mąż Boży, no zdarzyło mu się upaść już drugi raz w tej samej kwestii. Ale pomijając to, kiedy. Dawid zgrzeszył i przyszedł do niego prorok i powiedział: Zgrzeszyłeś, to jaka była reakcja Dawida? Pokutował, prawda? Pokutował, wyznawał grzech, przyznał się, powiedział: Tak, zachowałem się nie w porządku. Abraham zrobił źle, zgrzeszył, skłamał, wprowadził kogoś w błąd, stworzył bardzo niebezpieczną sytuację. Król, pogański król pokazuje mu jego upadek, pokazuje mu jego grzech i co robi Abraham? Usprawiedliwia się. Usprawiedliwia się. Wiecie? On nie bije się w pierwi, mówi, no nie wiem, głupie postąpiłem, no nie wiem, co mi odbiło, tak? No wybacz mi, wybacz mi, naprawdę źle zrobiłem. Zobaczcie, że z ust Abrahama nawet nie pada słowo przepraszam, tylko jakieś... Wymówki. Wymówki. No wiesz, no byłem w takiej sytuacji. No musiałem tak zrobić. <laughs> no można powiedzieć, przynajmniej jest szczery, ale u niego nie widać jakiejś, nie wiem, skruchy czy czegoś takiego. No może mu jest wstyd. Może mu jest wstyd, ale no, nie, nie słychać tam słowa, przepraszam. Nie widać jakiej, jakiejś wielkiej skruchy. Król, król Geraru, Abimelek. To jest ciekawe, bo też no, moglibyśmy pomyśleć, pogański władca, bałwochwalca, nie zna prawdziwego Boga, e, a on, tak, napomina męża Bożego. No to to można powiedzieć jeszcze normalne, ale co on robi? On mu przebacza, on mu przebacza, chociaż Abraham nie, nie, nie prosi go o to, i mało to. Zobaczcie, Abraham wyrządził mu zło, a Abimelek za zło odpłaca dobrem. Bo czytamy, że, że nie wiem, czy, czy, czy tak to was nie uderzyło, ale czternasty werset. Wtedy Abimelek wziął owce, bydło, niewolników, niewolnice i dał Abrahamowi. I dał Abrahamowi. Zwrócił żonę. Później mówi... Oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do Sary w szesnastym wersecie, oto daję bratu twemu tysiąc srebrników. Wiecie, no Abimelek nie zachowuje się normalnie. W kościele nieraz tak jest, że ktoś ci zrobi coś złego, to, to reagujemy tak samo i też, prawda? ktoś ci powie coś właśnie, nie wiem, coś niemiłego, no to też mówimy mu coś niemiłego. Ktoś nas skrzywdził, to my też go chcemy skrzywdzić. Zobaczcie, nawet w kościele tak jest. A co no to dopiero, no jakbyśmy powiedzieli, że tam komuś na zewnątrz zrobimy coś złego, no to tym bardziej możemy oczekiwać, że nam coś złego zrobi. A zobaczcie, że tutaj poganin, poganin jest źle potraktowany przez sługę Bożego, i Poganin reaguje bardzo, no niesamowicie, tak? Dobro za zło, dobro za zło. I to jest chrześcijańskie, to jest Boże. I wiecie, to pokazuje, że, że król Geraru, król Geraru wypada lepiej w tej historii niż niż Abraham. I teraz Bóg. Zobaczcie. Jak się czyta, jak Bóg przychodzi do Abimeleka we śnie, czy z ust Boga pada chociaż jedno negatywne słowo na Abrahama? Ani jedno. Nawet nie ma tam czegoś takiego: Abimeleku, Abraham, to mój sługa. Ale wiesz, no zgrzeszył. No jest tym upadłym człowiekiem. Zdarza mu się, jeszcze nie jest doskonały. Pracuje nad nim, ale jeszcze popełnia cały czas błędy. Nie, zobaczcie, Bóg Bóg ani ani raz nie wspomina o upadku Abrahama, o tym, że źle zrobił, nie przyznaje Abimelekowi racji nawet. No właśnie, to jest ciekawe. To jest ciekawe, że jeszcze mało tego, że chociaż Abraham źle wypada w tej historii, to Bóg wskazuje na Abrahama i mówi: To jest mój sługa, to jest prorok. To jest w ogóle pierwszy raz w Biblii miejsce, gdzie występuje słowo prorok. Mówi: To jest prorok, on się będzie modlił za ciebie i wtedy będziesz uleczony, ty, twoja rodzina, tak? Wtedy, wtedy będziesz żyć. <grym> Jakby jeszcze wskazuje na szczególną rolę Abrahama. Niesamowite. To można by po, po, pomyśleć, to Bóg mógłby się przecież wstydzić i powiedzieć, nie, nie, Abraham, wiesz, to nie mój sługa, wiesz to, ja się do niego nie przyznaję. Ale nie, zobaczcie, Abraham, Abraham, chociaż był upadłym człowiekiem, przyznawał się do Boga Jahwe wyszedł na tą wędrówkę w nieznane i chociaż po drodze zdarzały mu się upadki i to nieraz wracał do tych samych błędów to Bóg cały czas mówił to jest mój sługa to jest mój prorok to jest moje narzędzie to jest moja szczególna własność tak i przez niego będę ci błogosławił przez niego będę ci błogosławił w zasadzie cała ta historia Wydaje się, że nie miałaby miejsca, gdyby Abraham nie miał dwóch takich błędnych założeń. Pierwsze błędne założenie polega na tym, że ludzie wokół są źli i chcą dla mnie źle. Zobaczcie, że Abraham, kiedy wchodzi w ten teren, on ma takie myśli, że tam na pewno będą chcieli mi zrobić krzywdę, będą chcieli mi zabrać sarę. Jak nie podobroci, to na siłę. E, skończy się to źle, tak? Jakby zakłada z góry, że ludzie wokół niego są źli. Oczywiście, wiecie, no, ja rozumiem, że wszyscy mamy grzeszną na, na naturę. Ale robić takie założenie też nie, jest, też nie jest właściwe. Bo być może nieraz byliście tak z, z, z zaskoczeni w ten sposób, że patrzyliście na jakąś osobę, jeszcze ją tak trochę mało znaliście. Może ktoś wam jeszcze naopowiadał no, na nią różne takie z, negatywne rzeczy i, i, i sobie mów, mówicie: dobra, ja nie będę miał z nim za bardzo kontaktu, czy z nią, bo ona jest zła, tak, ta osoba jest zła. No, ale później poznajecie i okazuje się, że, że jest całkiem w, w porządku, tak? Że te przypuszczenia, że wasze założenia były, były złe. Albo że ktoś może was tak kiedyś potraktował, że z góry zakładał, że coś tam knujecie względem niego, coś złego. No a później mogliście wyjaśnić sobie, że, że jednak wszystko, wszystko było w, w, w porządku. Bo zobaczcie, że przecież. W zasadzie sytuacja pokazała, że ten Abimelek to jest równy gość, prawda? Nawet okazał się bardziej w porządku w pewnych kwestiach, no bardziej w porządku niż Abraham. Drugie błędne założenie, które gdzieś tam Abraham musiał sobie zrobić, że jak wejdzie w taką sytuację, to Bóg go nie uchroni. To Bóg nie zainterweniuje. I teraz mam takie pytanie do Was. Gdyby Abraham zaufał Bogu e, i gdyby rzeczywiście Abimelek knuł coś złego przeciw, przeciw niemu e, i znamy tą historię zapisaną w Biblii, to e, jak myślicie, gdzie Bóg miałby takie, no nie wiem, e, większe prawo, żeby z, z, zainterweniować? Kiedy, kiedy Abraham by zaufał Bogu i nie skłamał czy gdy skłamał i no i że ta Sara i tak była wzięta tak No wydaje się wiadomo że kiedy człowiek ufa Bogu no to jakby Bóg ma takie większe prawo żeby zainterweniować tak A tutaj a, a, a Abraham miał coś takiego, że, że Bóg no, nie, nie zainterweniuje, nie uchroni go, mimo że obiecał mu różne rzeczy, że będzie wielkim narodem itd. I tak to, to jest bardzo ciekawe, tak? że te niektóre złe założenia, niektóre złe założenia prowadzą nas w miejsca, w których normalnie nie powinniśmy się znaleźć. Dlatego uważaj, jakie, masz, jakie czynisz założenia w swoim, w swoim życiu. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz. Czy Abraham wiedział na tym etapie swojej wędrówki, że to Sary będzie miał potomstwo. Powiemy, że kiedy Abraham wychodził tam z Ur Chaldejskiego, Bóg powiedział, że z ciebie uczyni, z ciebie uczyni wielki naród. I chociaż no, był już żonaty z, z Sarą, no to w zasadzie nic nie było mowy o Sarze, prawda? Cały czas Abraham, cały czas Abraham, cały czas Abraham, więc wiemy, że tam w pewnym momencie tam różne pomysły im przychodziły do głowy, że to może z Hagar, z tej niewolnicy będą mieli syna, że Sara może będzie jakoś tak pominięta. Ale na tym etapie Abraham już dwa razy dostał bardzo wyraźne przesłanie, że to Sara będzie matką Izaaka. Tak? W 17 rozdziale, w, w 18 rozdziale Bóg mówi: Za rok przyjdę do ciebie i będziesz miał syna z Sary. Bardzo, zobaczcie, bardzo ewidentnie mówi: Za rok przyjdę do ciebie i będziesz miał syna z Sary. I zobaczcie, że przez strach, przez brak zaufania Abraham. Tuż przed wypełnieniem się obietnicy prawie przekreśla te obietnice. Czujecie to? Zobaczcie, że przez, przez jego jedną głupią decyzję, że postanowił pójść na no, tymi starymi ścieżkami, nie jechać tą autostradą, którą Bóg mu gdzieś wytyczył, drogą zaufania, ale tymi starymi ścieżkami, to prawie przekreślił Boże plany. Tuż przed wypełnieniem się obietnicy, tak. Wyobraźcie sobie, że 25 lat wędruje, już jakby realizuje to Boże powołanie, Bóg mu obiecał ziemię, ale przede wszystkim to potomstwo, mówi już za rok, już się zbliżamy do tego punktu, gdzie te obietnice się urzeczywistnią i zobaczcie, że tuż przed wypełnieniem się tych obietnic Abraham prawie to wszystko przekreśla, tak? Te 25 lat wędrówki, te wszystkie doświadczenia, to jest... To jest e... To jest straszne, no bo my wiemy, czytając tę historię, że Bóg zainterweniował. Także Bóg zainterweniował, wydobył Sarę z, z tego haremu króla. Ale co by było, gdyby Bóg nie zainterweniował? Co by było, gdyby nie zainterweniował? Jedna decyzja, jedna błąd, jeden błąd i nie byłoby Izaaka, tego dziecka obietnicy, syna obietnicy. A jak nie byłoby Izaaka, to by nie było Jakuba. A jakby nie było Jakuba, to nie byłoby Izraela. A jak nie byłoby Izraela, to nie byłoby Mesjasza. A jakby nie było Mesjasza, no to by nas tutaj nie było, prawda? Zobaczcie, jedna głupia decyzja, kiedy człowiek decyduje się chodzić starymi ścieżkami, mogła przekreślić tak wiele. Po prostu Boże plany. Boże plany. On nie wiedział, że Bóg z z zainterweniuje. To jest. To jest. To jest mocne. Wiecie, myślę, że wierzymy, że, że Boże obietnice to ostateczne te ostateczne Boże obietnice. Niedługo się wypełnią, prawda? Że Jezus powróci, że będzie z martwych wstanie, że będziemy mogli spotkać się z naszymi bliskimi, którzy odeszli. Czy nie byłoby straszne, gdyby na przykład zobaczcie, jeszcze kilka miesięcy albo jeszcze, jeszcze rok, tak jak Abraham e, dostał, prawda? Że, że za rok, czy nie byłoby to straszne? Żeby na przykład rok przed wypełnieniem się tych ostatecznych obietnic popełnić jeden głupi błąd, który przekreśli całą naszą dotychczasową wędrówkę. Dlatego zobaczcie, jak ważne jest, żeby każdy dzień zaczynać z Bogiem. Żeby usilnie Go prosić o to, żeby, żeby, żebyśmy nie wypadli z tych planów. Żeby pielęgnować to zaufanie do, do Jezusa żeby uczyć się tych nowych dróg, które Bóg przed nami wybudował, tak? Tych dróg wiary, dróg zaufania, a nie chodzić tymi starymi ścieżkami, popełniając te same błędy i, i być może ostatecznie przekreślając, przekreślając Boże obietnice. W Bożym przypadku, w Abrahama przypadku Bóg zainterweniował, ale... My jesteśmy na takim, w takim punkcie jak Abraham, że nie wiemy, czy w naszym przypadku Bóg zainterweniuje. Kiedy sami gdzieś tam popadniemy w, w, w problemy kolejny raz, wiemy, że Bóg jest łaskawy, że on zawsze do nas wyciąga rękę, ale wiemy też, że nieraz przez nasze decyzje, jak powtarzamy cały czas w te same błędy, te same błędy, to po prostu utrwalamy pewną ścieżkę, utrwalamy pewną starą ścieżkę w, w, w naszych umysłach i, i łatwo nią wchodzić. Tak? To naturalne jest, że wtedy w taki sposób chodzimy. Natomiast żeby z radością powitać naszego zbawiciela e, trzeba wyrobić sobie to zaufanie, to zaufanie do Jezusa, e, uczyć się tych nowych dróg. Dlatego jak to Biblia nie nas przedstawia, są tylko dwie drogi, tak? Są dwie drogi. Przez tą jedną starą mogłeś jeździć przez wiele lat, ale Bóg mówi: Przejdźmy na kolejny etap tej, tej wędrówki. tak? Odrób tą lekcję i idź dalej. Idź dalej. Wyciągnij wnioski. Unikaj może tych miejsc, tych okoliczności, gdzie, gdzie po prostu cały czas popełniasz te same błędy. I idź dalej. Bo szkoda, żeby tuż przed wypełnieniem się Bożych obietnic wszystko miało lec w gruzach. Niech Bóg nam daje tej mądrości tego zaufania, aby, abyśmy mogli wytrwać do końca. Amen.